Cześć, z tej strony Patrycja. Niektórzy z Was kojarzą mnie pewnie jako 3 minuty Patrycji, czyli prowadzącą kanał na TikToku, Instagramie oraz Facebooku i dzielącą się z Wami różnego rodzaju wiedzą psychologiczną, terapeutyczną oraz przede wszystkim fantastycznymi, rozwojowymi książkami. Zapraszam Was tutaj na ciutkę dłuższe formy, w których będziemy omawiać książki, omawiać różnego rodzaju problemy. Będzie miło, jak zostawisz subskrypcję i podzielisz się komentarzem, jak Ci się podobało, czego więcej potrzebujesz. Ściskam Was mocno. Mam dla Was dzisiaj 4 fantastyczne książki do samodzielnej pracy nad tematem niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Jeżeli wychowywali Cię tacy rodzice, to rzutuje to też na Twoją dorosłość i myślę, że warto tym tematem się zająć. Oczywiście psychoterapia jest zawsze przeze mnie najbardziej polecaną formą, ale jeśli jest na przykład odwleczona w czasie, czekacie na wizytę albo jeszcze się wahacie, boicie, to rozpoczęcie swojej pracy od pracy z takimi zeszytami ćwiczeń, które za moment Wam zaproponuję, będzie bardzo dobrym pomysłem albo w ogóle uzupełnieniem Waszej terapii albo terapii, którą już przeszliście kiedyś i chcielibyście po prostu sobie pewne rzeczy odświeżyć. Pierwsza z książek, którą chciałabym Wam polecić, to są Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców. I oprócz tego, że te wszystkie 4 książki, które dzisiaj dla Was mam, ja przeczytałam, to jeszcze dodatkowo je przerobiłam od deski do deski, więc te ćwiczenia są naprawdę świetne. Książki są wydane przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, w związku z czym są naprawdę rzetelne, dobrze przygotowane i ja naprawdę nie jestem w stanie znaleźć lepszych poradników i lepszych materiałów do tego, żeby właśnie ten temat niedojrzałości emocjonalnej rodziców przepracować. I teraz ta książka, ona wprowadza nas w ten temat niedojrzałości. W niej są fantastycznie wyjaśnione te mechanizmy, jak funkcjonuje niedojrzały emocjonalnie rodzic. Rodzic niedojrzały emocjonalnie to taki, który jest niewrażliwy na potrzeby swoich dzieci. Jest skoncentrowany na sobie, jest albo wycięty emocjonalnie, oschły, chłodny, nie okazujący w żaden sposób miłości, czułości, ale też z drugiej strony jest to ten rodzic agresywny, bierno-agresywny, przemocowy, więc tutaj mamy tak naprawdę do czynienia z pewnym spektrum. Rodzic nadopiekuńczy to jest rodzic niedojrzały emocjonalnie, o czym często się nie mówi. Nadopiekuńczość rodzica prowadzi często do poważnych traum, do nadużyć, do tego, że później dorosły człowiek nie potrafi stawiać granic w relacjach z innymi ludźmi, nie potrafi stawiać granic w pracy, ma zaburzone poczucie własnej wartości. O tym wszystkim dowiecie się z tej właśnie książki. Ponieważ niedojrzały emocjonalnie rodzic nie szanuje granic swojego dziecka, no to później taki dorosły człowiek wychowany przez niedojrzałego rodzica nie szanuje sam swoich granic, często nie ma ich w ogóle ustanowionych, ustalonych, w związku z czym to jest bardzo łatwe, żeby inni mogli wchodzić mu, mówiąc kolokwialnie, na głowę. Kolejna z tych książek to jest kontynuacja, czyli jak wyzwolić się spod wpływu niedojrzałych emocjonalnie rodziców. I tutaj znajdziecie jeszcze więcej narzędzi do tego, jak nauczyć się stawiać granice, jak sobie radzić w tej sytuacji. To jest bardzo ważne, że w relacji z niedojrzałymi rodzicami musimy przeżyć żałobę i pogodzić się z tym, że już nigdy nie dostaniemy tego, czego jako dzieci nie dostaliśmy. To złudzenie, to ta nadzieja, ta fantazja, że to być może kiedyś się ziści, że jak się będę bardziej starać, to oni też zrozumieją i nagle pokochają mnie tak, jak potrzebowałam, potrzebowałem, ona nie ma szans się spełnić. Nie ma takiej możliwości. Przeżycie żałoby i opłakanie tego stanu, opłakanie tego, czego się nie dostało w dzieciństwie i opłakanie, pożegnanie tej nadziei, że to się już nie wydarzy, też wymaga pracy. Dlatego ja zawsze namawiam do tego, żeby to odbywało się podczas psychoterapii, w bezpiecznej relacji, w bezpiecznej więzi z psychoterapeutą, psychoterapeutką. Natomiast to są na pewno wspaniałe uzupełnienia psychoterapii albo też taki bodziec do tego, żeby tej psychoterapii się podjąć. Wszystko zależy od tego, jak wiele tych zaniedbań, jak dużo tej niedojrzałości rodzica, czy oboje rodziców, czy tylko jedno w naszym dzieciństwie miało miejsce. Czasami jest tak, że niektórzy sobie świetnie poradzą, przepracowując samodzielnie tego typu poradniki i nie potrzebują już chodzenia na długoterminową terapię, mogą czasami korzystać z różnego rodzaju warsztatów, z różnego rodzaju form wsparcia jakiegoś jednorazowego albo jakichś grup, albo korzystania z innego tego typu warsztatów, a niektórzy, tak jak powiedziałam, w zależności od doświadczeń będą potrzebowali wieloletniej terapii. Kolejną książką są Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice.
tutaj już mamy troszeczkę wyższy level tych zaniedbań i problemów, ale też bardzo dużo możemy z tej książki wynieść. Ona również jest wyposażona w ćwiczenia, w różnego rodzaju wyjaśnienia tego, jak zachowują się tego typu rodzice, na co nie powinniśmy pozwalać. I ostatnia z książek, Złożony zespół stresu pourazowego. Ta książka jest książką o tak zwanym CPTSD, CPTSD, która nie pojawia się w naszym jakby polskim, naszej polskiej, jak to się nazywa, kategoryzacji chorób czy zaburzeń psychicznych, ale w Ameryce już tak. I to jest złożony zespół stresu pourazowego. To znaczy, że jeżeli w dzieciństwie dochodziło do dużej ilości zaniedbań, jeżeli w dzieciństwie dochodziło do powtarzających się przemocowych zachowań, do te różnego rodzaju traumy, one się ciągle coś się działo, co powodowało odtwarzanie traumy albo pojawianie się kolejnych, mogło doprowadzić do zespołu stresu pourazowego złożonego. I ta książka jest skoncentrowana na tym, jak sobie z tym poradzić, jak to rozpoznać. I to jest fantastyczne, bo bardzo wiele osób, które były wychowywane przez dwoje niedojrzałych emocjonalnie rodziców albo przez opiekunów niedojrzałych emocjonalnie, nie miało żadnego wsparcia ze strony osób dorosłych, które mogłyby okazać im miłość, poczucie bezpieczeństwa i być takim opozycyjnym, zupełnie innym, odmiennym wzorcem zachowań i bezpiecznej więzi, to niestety mógł się wykształcić tego typu złożony zespół stresu pourazowego i to daje w późniejszym dorosłym życiu takie objawy, jak u osób z jakąś potężną traumą, po jakimś wypadku, po jakimś wydarzeniu takim jak gwałt, różnego rodzaju zachowania, które są eskalowane w sytuacjach, gdy człowiek czuje się zagrożony, a są nieadekwatne do wydarzającej się sytuacji. Więc te wszystkie cztery książki bardzo Wam polecam, pracę z nimi bardzo Wam polecam. I pierwszym takim momentem, takim punktem w ogóle wyjścia do tego, żeby zacząć pracę, jest uświadomienie sobie, że ten problem nas dotyczy, że rzeczywiście w dzieciństwie doświadczyliśmy zaniedbania, przemocy. Nie ma powodu do wstydu. Ja wiem, jakie kiedyś były czasy. Wiem, że jest wielu obrońców, którzy mówią, że tak było i tak było dobrze, bo wyrośliśmy na ludzi. To nie jest prawda. Przemocy absolutnie w żaden sposób nie można usprawiedliwiać. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nawet jeśli ktoś nie doświadczał przemocy w domu, absolutnie żadnej przemocy ani słownej, ani przemocy fizycznej, ale doświadczał zaniedbania i niedostępności emocjonalnej, to również skutkuje tak zwaną traumą dziecięcą i prowadzi do tego, że pojawiają się różnego rodzaju trudności, problemy w relacjach z innymi ludźmi, w pracy, w życiu codziennym, w ciele. Pojawiają się różnego rodzaju psychosomatyczne objawy albo objawy lękowe. Jest tego naprawdę cała masa. Ja to oczywiście będę poruszać w kolejnych filmach. Chciałabym tutaj Was też zaprosić z miejsca na mój Instagram 3 minuty Patrycji oraz na mój TikTok, gdzie bardzo króciutkich filmach prezentuję Wam również te książki i wiedzę na te tematy, na tematy rozwojowe, psychologiczne. Tutaj jestem, tutaj wracam, dlatego że była potrzeba, żeby troszkę więcej o pewnych rzeczach mówić. Pojawia się mnóstwo pytań, postaram się na nie odpowiadać w formie tych filmów, także już teraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału tutaj i moich innych mediów społecznościowych. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się w komentarzu swoimi wrażeniami i poślecie film dalej w świat, tak żeby mógł służyć innym. Dzięki i do zobaczenia.